Halo, halo, hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Robloxie z Admirosem. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Robloxie z Kamilem. Wszystko się zgadza, dzisiaj słuchajcie, zagramy sobie po raz kolejny w Innovation Arctic Base i przeprowadzę eksperymenty na nieświadomym niczego Admirosku. Prawda, Andrzeju? Cześć! Cześć! Tak, zapraszam cię bardzo serdecznie do windy. Akurat windę dobrze, teraz jechała. Nie grałem w ten tryb, nie wiem jakie eksperymenty tu się robi, ale to jest jakaś ważna baza. Tak, ale będzie ciekawie. To ci mogę zagwarantować i mogę ci ręce zagwarantować. Ręce do góry, kolo! Myk, myk! Ja sobie tutaj troszeczkę grafikę zmniejszę. I tak, nie wysiadamy na tym piętrze, tylko na jeszcze kolejnym, słuchaj, na jeszcze kolejnym. Jejku, dobra, okej, okay, spoko. Czy mam się już bać? To będzie bolało te eksperymenty? Będą bolały, niestety. A może można prosić znieczulenie? Będzie znieczulenie, czyli znaczy, w sumie, a sam się pan przekona, zapraszam dobrze. Serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czemu tutaj idzie za nami tyle osób? Ponieważ... Myślałem, że to tylko ja będę tutaj eksperymentowany. Niestety nie, słuchaj, niestety nie. Boże, proszę, to ziemne laboratorium. Proszę nie zadawać tutaj niezbędnych pytań. Dobrze, tylko, przepraszam, nie tylko będę. Tylko tutaj, czekajcie. Chyba tutaj trzeba było iść, nie wiem, najwyżej trochę pokrążymy. Generalnie... Boję się troszeczkę, szczerze mówiąc. Panie doktorze, chyba pan drzwi pana pokonały. Nie, to nie tutaj, wracamy. Wracamy, to nie tutaj, mała okay, pomyłka. Dobrze. Generalnie jest tutaj naprawdę multum dużo, znaczy multum jakby tutaj korytarzy, tak dużo przejść i tak dalej, więc troszeczkę... Rozumiem, rozumiem. Troszeczkę idzie się pogubić, dobra, zapraszam tutaj. Zapraszam, dobrze, zapraszam, dobrze. Śmiało. A, rozmyśliłem się, do widzenia. A, już nie ma rozmyślania się. O nie, tu kolo mnie pilnuje z pistoletem, to nie mogę, przepraszam, nie mogę się stąd uciec. Czeka. Dobrze, czy można prosić, żeby nie bolały te eksperymenty? Będą bolały, znaczy pan się przekona, sam tutaj nie będę za dużo spoilował. O, zapraszam Boże! Serdecznie do środka. Zapraszam nie. do środka. Nie, kolo wlazł. On też może wejść w sumie. Dobra, zaczynamy dobrze. Tutaj przeprowadzanie eksperymentów na panu. Cześć. Cześć. A ten mały gałganek, co mnie bije, to co mam mu zrobić? A nic, zrobimy pana tutaj na oryginał, jaki pan jest. Nie! No co to ma być? Ja taki nie jestem, Halo. Gruby, przepraszam sobie bardzo. Halo, tutaj kolega mi się... Ajajaj, w tryniu. Czekaj, jeszcze raz. No. Proszę. Ja jestem grubaskiem. Ja nie jesteś, no spokojnie, spokojnie, dobra, nieważne. Te eksperymenty są dziwne, naprawdę. Dobra, zrobimy coś takiego. Patyczakiem też. No nie, chcę. No zaraz tutaj... No Jezus... Czekaj. Co się dzieje? Kolega mi przeszkadza w eksperymentach. Weź go tam zastrzeć i coś. Znaczy, panie doktorze, proszę robić, kontynuować eksperyment, bo mnie boli. Dobrze. Ała. Myślę, że pan będzie teraz idealnym tutaj. Dobra, proszę wyjść. Dobrze. O. Proszę się nie bać, musimy pana... O, dobra. I myślę, że wygląda pan zacnie, prawda? Tak, wyglądam cudownie, dziękuję. Ta operacja ciała naprawdę jest... Super. Czy jest pan zadowolony z metamorfozy? Tak, jestem zadowolony. To proszę wejść jeszcze raz. Dobrze. Jak to za jeszcze raz? Czy mam być niezadowolony? Halo, proszę nie robić tu na mnie tak. eksperymentów takich. Dobrze. Dobra, uwaga. Może mi pan dodać coś, żebym mógł latać? Nie, ale możemy zrobić coś takiego, proszę pana. Nie, uwaga, uwaga. Nie. Tak. Nie. Proszę halo, wyjść. Moja głowa jest... Co to ma być? Halo? Zostałeś patyczakiem, Andrzeju. A moja sowa? Twoja sowa też została patyczakiem. Come on. Dobra, proszę wejść z powrotem. Jak się panu nie podoba, to przeprowadzimy kolejny zabieg. Nie podoba mi się to. Proszę mnie zrobić tutaj normalnym człowiekiem. Dobra, zrobimy pana normalnym człowiekiem, nie ma problemu. Czy taki wzrost pana sobie zadowala? Tak. Muszę tutaj... Taki paker z małą głową. Muszę tutaj niestety... Och, come on. O nie, teraz jest pan olbrzymem, proszę zostać. Yeah! To mi się podoba. Proszę zostać, bo pan nie przejdzie przez drzwi tutaj, o. Jak spróbuj tutaj przejść. Przeszedłem. Dobra. Halo! Halo! Nie mogę wrócić! O, dobra. Okej, okay. Proszę mnie zmienić w coś fajnego. Tutaj mi koleś przeszkadza ewidentnie. Już mnie irytować zaczyna. Dobra. No okej, okay, zmniejszymy panu wzrost, wagę, ale głowę zostawimy taką, jaka jest. Dziękuję. O, myślę, że tak, ale tak jest spoko, podoba tak. mi się. Tak, teraz proszę mnie przemienić.
Tak? Teraz pana mam poprzemieniać? Tak, dobrze. Teraz mnie proszę poprzemieniać. A to widziałem, że ludzie latali w takich dziwnych, śmiesznych tych, jakby byli kosmitami. No, to zaraz jeszcze będziemy kontynuowali eksperymenty, słuchaj. Dobra, odpalam. Tak, proszę odpalać. Dobrze, to ja panu zrobię... O nie! Zrobimy... Ziomek, co ty robisz? Odejdź stąd. Odejdź. To nie jest Polak. Go out, away, przeszkadzasz w eksperymentach. Zostałem Michałem Karmowskim. Ja nie pozwalam na takie rzeczy. Dobra, to zmniejszamy. Wynocha stąd, go away, go away. Nie masz co robić w życiu, Boże, co za gałganek. Dobra, proszę wyjść, ja tutaj, strasznie mi przeszkadzał tutaj kolega. Wiem, mi też on przeszkadzał. To jest dopiero praktykant, więc on się uczy, jak rozumiem. Pan się czuje. Czy bardzo źle, nigdy nie chciałem być patyczakiem, ale dobra, chodźmy stąd. Nie jestem patyczakiem aż tak bardzo. Jestem dobra, tak myśli bardzo. Myśli pan, że on pójdzie za mną? Myślę, że nie, chyba jakiś gałgan. W ogóle tutaj każdy ma swoje pomieszczenia, nie wiem czy wiesz. O, ja tu mogę zamieszkać? Tak. Nie ma tu mojego. Tylko ma pan za dużą głowę, niestety. Więc musimy... A tu co jest? A, zobaczy pan. Tutaj muszę na odcisk palca otworzyć, tutaj też, więc... Ja też mogę? O, mogę nie. też. Mogę. Tu musimy poczekać 25 sekund. I co się tu wydarzy? Na tramwaj. Na tramwaj? Czy na pociąg, o, nie wiem. Super. Tak. Niezłe eksperymenty wyszły na mnie. Proszę ja powiedzieć jakąś historię swojego życia. Historia mojego życia jest prosta. Byłem kiedyś zwykłym człowiekiem, który zajmował się ścinką drzewa oraz zbieraniem trocin spod piły. Aż w końcu postanowiłem, że wstanę i powiem dość. I wtedy wstałem i piłam. On wstał, stary wstał. Dobra, nieważne, ale ważne jest to, że teraz pociąg przyjedzie. I tak do tego laboratorium. Dobrze. Dobrze, to była moja historia mojego życia. Dobrze. Teraz tu powinno podjechać, bardzo proszę. No coś nie podjeżdża. No jak ręce nie podjeżdża? Patrz, typiarzu. O, dobrze, jest, dobrze. Tylko nie zapomnij biletu kupić. Trzeba kupić bilecik? Dobrze. O. O. O, jestem za duży, przepraszam, nie mieszczę się tu. Zobacz, jakim jestem kwadratem. Widzę. W ogóle się nie mieszczę w te siedzonka. Nic a nic, kompletnie, dobra. Zero. O, tu jeszcze nie wysiadamy, tu jeszcze nie. Uuu, to jest duże te laboratorium pana. Jest bardzo prawda, duże. Doktorze, jestem pod wrażeniem. Dlatego sam się w nim gubię, ale no cóż, jeszcze jedna pomieszczonko. A co tam dalej będzie? A, zobaczy pan. To jakiś... W ogóle pan ma galaktyczne włosy, też chce mieć takie włosy. Proszę tak? zrobić eksperyment na galaktyczne włosy dla mnie i galaktyczne Myślę, ubranko. Że to jest niemożliwe, ale myślę, że będzie coś innego możliwe, ale to już za chwilę. Tutaj wysiądziemy. Coś innego? Brzmi to ciekawie. No, wysiądźmy tutaj. Nie wiem, dobrze. Nie wiem, czy to dobre miejsce. Zaraz się przekonamy, że to tutaj chciałem. Dobra. Wysiąść. O tak, to jest tutaj. Wszystko się zgadza. Zapraszam, zapraszam. Dobrze, dzień dobry. Czy pan był proszę kiedyś tutaj... palca. Czy pan był tutaj kiedyś, nie wiem, ofiarą, może nie ofiarą, ale tutaj jakby... Nie, nie. Czy przeprowadzał ktoś na pana jakieś eksperymenty, jakieś tam, nie wiem, mutatory i te sprawy? Zapraszam serdecznie nie, tutaj, nie. za mną. Boże. Tak. Dzień dobry. Tutaj te drzwi, o, tutaj. I korytarzem lewe do końca. Prawe? Te, i korytarzem do końca. Te, tutaj. I korytarzem dobrze, do końca, ja się dobrze. Panem zaraz zajmę. A to działa mój odcisk palca, dziwna sprawa. No, nieważne, nieważne. Proszę nie zadawać głupich pytań. Dobrze. Dzień dobry. Dobra. I proszę tutaj chwila. Już tutaj mam pana. Mam się bać? Będzie bolało, panie doktorze. O nie, ała. Coś się we mnie wrzyna, jakiś promień. Halo. Uwaga, zostanie pan sklonowany, zhybrydowany, nie wiem, cokolwiek. Jaki jest pana ulubiony kolor? Czerwony, niebieski, zielony czy żółty? Czerwony, jak Gilatisa włosy. Dobrze. To oczywiste. Będzie pan niczym Krystiana włosy. Dobra, weźmy o, tutaj. Tak. Dobra, myślę, że to, jest, że to są idealne proporcje. Już ściągałem pana z haka. Proszę bardzo. O nie! Jest pan trochę powolny, przepraszam. Przepraszam. Ale nie jestem czerwony, jestem pomarańczowy. Proszę zobaczyć, już tam idę do pana. Panie doktorze, jestem pomarańczowy. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Proszę wrócić, możemy to zmienić wszystko. Tu jestem, proszę mnie naprawić. Jestem pomarańczowy, miał być kolor włosów Gilatisa, a nie... Przepraszam, to wracamy, wracamy. Dobra, to proszę mnie odmienić. Dobrze, odmienię pana. Przepraszam, ale jestem bardzo gruby o tyły i dlatego tak wolno idę. Dobrze. Uf. Dobrze. Get out, please. Get out?
Jups. Po niemiecku chyba coś powiedziałeś, taut. To prawie jak po niemiecku, dobra. Chodź dobrze. Tutaj. Jestem już na środeczku, proszę aktywować promień. Bardzo proszę. Wynocha stąd. O dobra, aktywowało się na mnie. Idealnie. Okej. Okay. Au! Ja bym tutaj pana zrobił coś może takiego, jest pan zadowolony? Tak. Dobra. Co się Boże, stało? Boże, jestem jakimś mutantem skaczącym. I czyli... wpadłem do podziemia reaktora. O nie. Ratuj. Idę pana uratować, chociaż nie wiem, czy zda pana ratunek jeszcze. Czemu skakał pan po jakichś tych reaktorach i tak dalej? Nie wiem, bo tak się złożyło. O, cześć. Cześć. Dzień dobry. Uratowałem się sam. Proszę bardzo, dzięki proszę za mną. Super zdolnością, dziękuję. W ogóle zostaliśmy zainfekowani, nie wiem, czy wie pan. No widzę. Wow. Dobra. Pyk. trochę jest pan szybki. Ja jestem bardzo szybki, zmutowany normalnie. Halo, Kolo, proszę mi odmienić. Kolo odmieni? Odmieniacz? Tak. Czemu on ucieka zamiast mi tutaj ten... Strzelaj, gościu. Strzelaj! Bo się boi, że go zaatakujemy. A ten koleś go chce zainfekować. Aha. To nieźle. O, 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 uwaga. O, nie, dobra, zregenerowałem się. Musimy stać od siebie troszkę w odległości. Niestety, ale chyba. Kolo... Nie polegnie, Kolo jest dobry. Tak? Normalnie, dzisiaj Kolo ze mną strzelał się na dzikich rewolwerach. No i właśnie widzę, jakie były te rewolwery dzikie, dobra. No cóż, zdarza się. Zdarza się, nie ma co ukrywać. W sumie... Wie pan no, co? No panie doktorze. Czy mogę coś jeszcze dla pana zrobić? Tak, jestem proszę, teraz na sługusem mały. Proszę tutaj wejść tutaj, o, do tej... Tak, do tej przemieniarki? Tak. Co to robi? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Chyba nic dobrego na to wychodzi. Jest pan tutaj skanowany. Applauding God Admirers. Chwila. Co to ma być? Jak to aplaudi? Proszę bardzo, tutaj został pan zaplaudowany. Teraz można zrobić pana klona. Kolo, nie. Idź. Na eksperymenty. Zaraz zrobimy klona. Jak to? Będzie on pańskim klonem już za chwilę. Właśnie to nie miałem zamiar zrobić. Stworzyć tutaj... Proszę nie robić armii admirosów. Activate. Mamy o, go. O, jest, zaktywował się. Klon. Current subject, saved subject. Ej, działa to? Nie, chyba nie. Klon. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Czekaj, go jeszcze tutaj odinfekujemy. Ej, halo, chciałem go sklonować. No chyba nie działa pana eksperyment. Dobra, tak zrobimy coś innego z nim. Niech będzie, jako że ma ładny tutaj... Halo. Uciek. Wracaj pan. Stwierdził, że hej, nie chcę być sklonowany. Jaki on jest biały. No on taki był normalnie. Nie był chyba. Nie? Nie, wydaje mi się, że nie. O, dziękuję. Cześć. Dobra. Ja myślę, dobrze, że koniec tych eksperymentów. Musimy wyjść stąd. Halo, którędy? Tak? Nie wiem, ja tu jestem pierwszy raz. Proszę mnie ewakuować. Uciekamy stąd. Albo chwila, zamkniemy Kolo, o i uciekamy. Chodź pan. Dobra, dawaj. Ty, ja to mogę uciekać 10 razy szybciej. No ja niestety nie. Chyba tam kliknij tego przyciska. Klikam dobrze. Przyciska na czole Remigiusza. Gdzie tutaj mamy? O, tu tędy? Jest. Halo. Tak, train stop. O nie. Jest już tutaj, przyszedł. Dobra. Nie udało się przed nim uciec niestety przed panem Kolo. Niestety nie, ale cóż, staraliśmy się. Musieliśmy sobie tutaj na ławeczce chwilę. Dobra, zapraszam serdecznie. O, jest kolejka. Ja tu się zmieszczę w ogóle teraz? Tak. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze. Dobra. Ty, zapraszam serdecznie. My sobie będziemy tutaj wracali do domu. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jak widać, eksperymenty na Admirosie przebiegły pomyślnie. Tak teraz będzie wyglądał na odcinkach. Tak, dokładnie. Tak, to więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Był ze mną Admiros, a tymczasem trzymajcie się i cześć, papa. Na razie, cześć.